Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 18 rozdział i 21 werset. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Zdanie zostało wypowiedziane w bardzo dramatycznych okolicznościach. Zdanie, które dla mnie stało się najważniejsze w mojej życiowej drodze, ma ogromne znaczenie. To na ten tekst odpowiedziałem Bogu: tak, wybieram Ciebie, a nie Baala. To była moja decyzja. I to nie był tylko entuzjazm. To była świadoma decyzja. Tak, wybieram i pójdę za Bogiem, dokąd mnie poprowadzi. Nie będę się przechwalał, ile lat już prowadzi. Ale zauważacie, co tu się zdarzyło? Kiedy padło to dramatyczne pytanie: jak długo chcecie być miotani? Bez decyzji. Dziś tak, jutro tak, pojutrze jeszcze inaczej. A ludzie nic nie odpowiedzieli. Czytamy głuche milczenie. Elias powiedział: musicie określić się, kim jesteście. Kto jest waszym autorytetem? Kto określa wasz światopogląd? Bóg czy diabeł? Dlaczego ludzie milczą? Kiedyś już o tym szerzej mówiłem, przypomnę tylko takie trzy podstawowe stwierdzenia. Muszą być powody, dla których ludzie milczą. Na tak pryncypialne pytanie, nie dając odpowiedzi, mają powód, by jej nie dać. Po pierwsze, by uniknąć kłopotów. No wszystko, jakkolwiek powiemy, może być problem. Pamiętacie, jak zadali Jezusowi pytanie? A on powiedział: to ja was zapytam. A oni już wykombinowali. Jak odpowiemy tak, niedobrze. I jak odpowiemy tak, też niedobrze. I powiedzieli: nie wiemy. To Jezus powiedział: to ja wam nie powiem. Ludzie czasami nie chcą mieć kłopotów. Milczą. No, bardzo często ze strachu milczymy. A co się będę wychylał? Co się będę wyginał? Po co mam powiedzieć? Będą mnie wytykać palcami, będą się śmiać. Ja pamiętam, takie były trudne czasy, dziś nie. No, to już musi być jakaś taka klapka na oczach, wąskie spojrzenie. Ale kiedyś słyszałem wiele razy za sobą: kociarz, kociarz. Ludzie, ich świadomość była bardzo niska. Dzięki Bogu, że to się zmieniło. Ale jest tak zwane też milczenie dla świętego spokoju. Milczę dla świętego spokoju. Akurat to milczenie ma często zastosowanie w życiu małżeńskim. Dla świętego spokoju lepiej nie będę drażnić lwa albo lwicy. Dla świętego spokoju. Ale milczenie bardzo dużo mówi. Dobrze. To tyle tytułem wstępu, bo jeszcze do tego milczenia powrócimy, związanego z odpowiedzią na to podstawowe pytanie. Ale gdy patrzę na życie Eliasza, gdy czytam o nim w Biblii, to myślę sobie: to jest niemożliwe, to jest życie z bajki. To jest jak bajka. Co to za życie? To jest coś nierealnego. Jak Mojżesz wyprowadzał naród i kilka milionów musiało przejść przez morze, no to rozumiem, że potrzebne byłoby, rozstąpiło się, by ludzie mogli przejść. Ale dla jednego człowieka? Co to, jakiś czarodziej? Wziął płaszcz, uderzył się Jordan, rozstąpił. To jak w bajce. Wiele innych rzeczy zdarzyło się w życiu tego męża Bożego. A najgorsze w tym wszystkim to,
iż czytam w Nowym Testamencie, że był takim człowiekiem jak my. No, nie przesadzajmy. Jakim takim jak my? A gdzie on taki jak my? Gdzie nam do niego? To on był zwykłym człowiekiem, to kim my jesteśmy? Jak on robił takie rzeczy jako zwykły człowiek, a my tacy normalni i nic się nie dzieje, to chyba to wszystko, co jest tam opisane w Biblii, to bajka. Wiecie, gdyby Eliasz żył w dzisiejszych czasach, to prawdopodobnie miałby swój talk show Eliasz. Zadbaliby zaraz o to, by reklamę dać, ale wcale tak nie jest źle. Wielu ma swoje takie programy, tylko niech kichnie głośniej. Już program, już wszyscy wiedzą, wokół niego wianuszek, już entuzjastów. Bo palec umie z prostego skrzywić i już wielki człowiek. Ale myślę, że Eliasz by nigdy nie zgodził się na coś takiego. Nie, on nie miałby programu talk show Eliasz. Ale miał odwagę, by powiedzieć, jaka jest różnica i pokazać różnicę, co to znaczy służyć Bogu Wszechmogącemu. W różnych sytuacjach on podkreślał, że Panem jest Bóg. I to jest jedno z ważniejszych przesłań też tego 18 rozdziału Księgi Królewskiej. Eliasz miał odwagę pogańskim prorokom, pogańskiej królowej i królowi pogańskiemu powiedzieć nie. Zagrał z nimi w otwarte karty. A więc jeśli z nimi, to zadarł z diabłem i miał problem. My raczej lubimy pewne opcje do wyboru i najlepiej, żeby było ich więcej. Jak idziemy do restauracji, to lubimy, by oprócz podstawowego dania wszystkie dodatki były wliczone w cenę tego dania. A jeśli nam tego nie oferują, ja jestem taki, że szukam wtedy innego lokalu, gdzie dołożą mi to za darmo, a nie za każde kiwnięcie palcem każą zapłacić sobie. Lubimy kościoły z dużą ofertą do wyboru, bo inaczej to co? Czujemy się znudzeni. Jest nudno, nic się nie dzieje. I niektóre zbory wyglądają jak supermarkety. Ogromna ilość atrakcji. I taka działalność, i taka, i w tę, i w lewo, i w prawo, i w tył, i w podskokach. Spróbujcie usłyszeć naukę biblijną. Nauczanie biblijne. Tam jesteś taki nienowoczesny. Wiesz, z duchem czasu trzeba. A Biblia? A tak po drodze. W tym miejscu Eliasz powiada jasno. Są tylko dwie opcje. Tak lub nie. Jak długo zamierzacie być między różnymi opiniami? Jeśli Bóg jest Bogiem, idź za Bogiem. Ale jeśli Baal, to idź za nim. Nie rób zamętu. Idź za swoim Baalem. To brzmi dość dramatycznie. A jak to pastor wysyła do Baala? A tak. Bo Bóg nie lubi takich, co to są. Ani gorący, ani zimny. Lurowaty. Lubicie lur coffee? W czasach studenckich. Kawa była droga, no to co się robiło? Wypijało się szklankę kawy, a potem jeszcze do połowy zalewało się jeszcze ponownie. I taką lurkę się popijało. Lubicie to? Ja nie. Mojej duchowości jest bliższy fundamentalizm niż liberalizm. A lansowana wolność dzieci Bożych często przekracza Boże granice. Jaka jest twoja opinia w sprawie Boga? Bóg czy Baal? W takich dramatycznych sytuacjach musimy mieć odpowiedź.
Ja jako kaznodzieja muszę być konkretny w wielu sprawach. To jest moje zadanie. Mieć opinię. Upewnić się, że moja opinia oparta jest o Biblię. Że nie jest ona tylko oparta na moich przekonaniach, na moim chciejstwie albo widzimisię. I znacie mnie, że w moich opiniach jestem stanowczy i dobrze o tym wiecie. Dlatego trzymam się Biblii, a jeden brat podpowiada i kazalnicy. Tak, to jest moje miejsce. Taką wybrałem drogę życiową. Ale nie dlatego, że tak myślę dobrze o sobie. Dlatego, że pokochałem Boga. Zdecydowałem. Bóg albo Baal. Jak długo można kuleć na obie strony? Kiedyś bardzo, bardzo dawno o tym mówiłem, że jeśli idziesz po brzytwie cienkiej, no to uważaj, bo jak ci się noga ześliznie, to po tobie. Mieć opinię nie oznacza, że ta opinia może być właściwa lub niewłaściwa. Ale opinia jest często konieczna. Nie ma innej opcji. Jeżeli masz pasję dla czegoś, znaczy, że musisz mieć też opinię w tej sprawie. Opinię niepodważalną. Upewnij się, siostro, bracie, czy twoja opinia oparta jest na faktach, czy na domysłach, na kłamstwie, czy na Bożym Słowie. Czy może tak mi się wydaje? Chrześcijanie nie mogą takich używać sformułowań. Tak mi się wydaje. Ja od pewnego czasu stosuję taką taktykę. Jak ktoś ma wątpliwości, to pytam, a co czytasz w Słowie Bożym? Kaszel. Co czytasz w Bożym Słowie? I tu się zaczynają schody. Eliasz postawił jasną sprawę. Jak długo będziecie trwać między dwiema opiniami? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Myślę, że mieliście takie sytuacje. Zadajesz komuś pytanie albo składasz pewne oświadczenie, a ktoś stoi z błędnym wzrokiem, jakby to, co powiedziałeś, spowodowało przeciążenie mózgu. Są ludzie, którzy są w życiu podrzucani jak szmaciana lalka. Są stale w zamieszaniu. Nie mają swojej tożsamości. Ich wiara oparta jest na cudzych nogach. Nigdy nie wiedzą, w co wierzą, kim są. Dziś są zielonoświątkowcami, jutro baptystami, pojutrze jeszcze jakimiś nadduchowymi. Szmaciane lalki, podrzucane byle opinią, byle wiatrem nauczania. Ani zimny, ani gorący. Lurowaci. Kiedy słyszysz z ust człowieka wierzącego, ciągle niezadowolony, za nudno, nieduchowo, nic mi się nie chce, nie mam energii do pracy, ale ma energię do jakichś dziwactw. To wiecie, kogo spotkaliście? Lurowatego chrześcijanina. Nie ciepłego, zimnego, letniego. Lurowatego. Lepiej z nim się nie zadajcie, bo będziesz za chwilę też taką lurą, popłuczynami. Jeśli ktoś pozostaje między dwiema opiniami, to musi zdecydować, Bóg czy Jego Słowo. Słowo czy rzeczy świata. Nie możesz mieć obu rzeczy naraz, bo to jest lurowate. Musisz podjąć decyzję. Co jest ważniejsze? Nie spędzaj czasu poza ogrodzeniem. Nie bądź na ziemi niczyjej. Bo ta ziemia niczyja jest miejscem między akceptacją a odrzuceniem.
Eliasz powiada, nie ma żadnej strefy środkowej. Herod myślał, że może zostać w strefie środkowej. Nawet bał się Jana, bo wiedział, że to święty człowiek. Ale nigdy nie żałował swego życia w grzechu. I został zmuszony do podjęcia dramatycznej decyzji, której nie chciał tak naprawdę. Dlaczego ją podjął? Bo żałował, że nie może mieć dwóch rzeczy naraz. I Jana, i swoje życie. Kiedy Eliasz zjawił się na górze Karmel, tamtego dnia strefa środkowa zniknęła. Nie było trzeciej opcji. Albo wybór za Bogiem, albo przeciw Bogu. Nie ma strefy środkowej. Kiedy Jan wzywał ludzi do pokuty, wzywał do chrztu, od tego momentu zniknęła strefa środkowa. Ludzie musieli odpowiedzieć albo Bóg, albo to życie. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię i powiedział, że musisz być gorący albo zimny, strefa środkowa zniknęła. Co zrobił Eliasz? 31 werset. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion i doszło słowo Pana tej treści. Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. To samo zrobili przedstawiciele Baala i Asztarty, bo tam było przecież tych proroków sporo. Dla mnie jest bardzo ważne to, że Eliasz nie tylko, że zbudował ołtarz, to jeszcze wokół ołtarza wykopał rów miary głębokości 2 miar zboża. Może to jest moja nadinterpretacja, ale tak sobie myślę, że jeśli w swoim życiu wokół naszego ołtarza osobistego nie wykopiesz rowu Bożej znajomości, Bożego nauczania, jeśli nie będziesz pogłębiać Bożego nauczania, jeśli ten rów będzie płyciutki, to wiaterek wydmucha to nauczanie, a nie tylko jakaś woda. Eliasz zrobił przygotowania dla ognia, dla przebudzenia. Bo są ludzie, to nie Eliasz tak myślał, ale są ludzie, którzy myślą, że przebudzenie jest obowiązkiem Pana Boga. Wystarczy czekać na ogień i przebudzenie przyjdzie. Są w błędzie. Musisz zacząć od swego ołtarza. Eliasz zaczął od ołtarza. Najpierw zbudował ołtarz. Ci, co tak myślą, że to tak samo przyjdzie, jak się nie doczekują Bożego ognia, to co robią? Podkładają sztuczny ogień albo fajerwerki. Ale Eliasz znał Boga, żył w Jego obecności. On nie poszedł i nie naprawił ołtarza Baala. Przecież oni tam cały dzień walczyli przy swoim ołtarzu. On nie poszedł do tamtego ołtarza, ponaprawiał go i powiedział, teraz wam pokażę. Nie. On powiedział, siedźcie sobie przy swoim diabelskim ołtarzu. Ja mam Boży ołtarz. Ja Boży ołtarz zbuduję. Kochani, bardzo często nasze ołtarze mają zbyt płytkie rowy. I dlatego lada pomysł, lada moda prowadzi nas na bezdroża chrześcijańskiego życia. Nauczanie pobieżne, szybkie, skoncentrowane na efektach, a nie na oczekiwaniu. Eliasz zrobił coś niesamowitego. Kto takie głupie rzeczy robi? Jeśli chcesz Bożego ognia, kładziesz ofiarę na tym ołtarzu, ale nie polewasz tego wodą.
Bo jak to ja mam takie powiedzenie, za Chiny to się nie zapali. Po prostu jak będzie mokre, to się nie zapali. Napełnijcie cztery wiadra, 34 wiersz. I wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci. A oni uczynili po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. Kto tak postępuje? Jak to się ma zapalić? 240 litrów wody się wylewa po to, żeby ofiara spłonęła? Przecież to już tam potop. Jeśli ożywienie jest z ciała, to wszystkie ruchy ludzkie są niczym więcej jak emocjonalizmem. Wcześniej jest opis, co wyprawiali prorocy Baala i Asztartu. Oni mieli swoje rytualne tańce. Krzyki, śpiewy, cały dzień. Eliasz w końcu zaczął trochę drwić nawet z nich. Co jest, wasz Bóg gdzieś wyszedł, zapomniał? Tam był emocjonalizm ludzki, ale ciągle nie było ognia. Eliasz nie miał obawy, że jak wyleje wodę na ofiarę, że ona się nie zapali. Komu on ufał? Ufał Bogu. Czasami ludzie powiadają tak, w Ewangelii jest powiedziane, że jeśli byś miał wiarę jak ziarno gorczycy, to byś przeniósł górę. I powiadają jeszcze, żadne dokumenty historyczne nie potwierdziły, że ktoś tak zrobił. Że modlił się i góra została przeniesiona. No i co z tego? A wiecie, dlaczego temu wierzę? Bo nie powiedział tego żaden filozof. Powiedział to Jezus, a ja Jezusowi wierzę. Nawet jeśli do dziś jeszcze to się nie zdarzyło. Ja wierzę Jezusowi, a nie tym, którzy mają złą opinię. Jaką masz opinię o Bogu? To jest Bóg, który ma moc, czy Bóg, który nie ma mocy? Wielu ludzi dziś wierzy w ożywienie, ale boją się, że człowiek może temu przeszkodzić. O, pastor to strażak, gasi ducha. Jakiego ducha? Myślicie, że woda może zagasić ducha? Jeśli zgasił, to pytam się, co to był za duch, co się dał zgasić? Jaki to był duch? I wtedy ludzie robią sztuczny ogień, no bo jest ktoś, kto gasi. A ja powiadam, że tacy ludzie, ufając, że człowiek może przeszkodzić Bogu, wierzą w karłowatego Boga. Wierzą w Bożka, a nie Boga. Ludzie podkładają sztuczny ogień, by się paliło, by przyszło przebudzenie. Ale wiecie, wymyślony ogień mógłby tylko spalić ofiarę. Zauważacie, co mogło się zdarzyć? Ten byk położony na tych drwach mógł zostać zwęglony, spieczony na skwarę. I to wszystko. A kiedy Eliasz pomodlił się, to czytamy w 37 wersecie. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym. I że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. To jest Boży ogień. Nie zostało nic. Ani ofiary nie ma, ani kamieni, ani drwa, ani wody. To robi Boży ogień. On działa skutecznie, a nie, że wszystko zwęgli, no i jakiś tam bieżący, osmalony ledwo do Królestwa Bożego się wczołga. Nic takiego. I zobaczcie, że ani góra Karmel, ani ofiara przez proroków Baala złożona, która niestety się nie zapaliła,
nie przekonała ludzi. Ten brak ognia ludzi nie przekonał. I wtedy zobaczyli, co jest prawdziwe, a co na pokaz. To, co robili czciciele Baala, było na pokaz. Oni byliby się pozażynali jeszcze, jakby im tak Eliasz pozwolił trochę. Kiedy zaczyna się ta dramatyczna konfrontacja, to czytamy, że na pytanie Eliasza, jaka jest wasza opinia, kto jest Bogiem, a kto nie, milczeli. Zobaczcie, nie przekonało ich to, co robili prorocy Baala. Oni zadawali pytanie, gdzie jest Bóg? To w takim razie, jaki jest ten Bóg? Nic się przecież nie dzieje. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma ludźmi sfrustrowanymi, zdegustowanymi. I ciągle pytają, gdzie jest Bóg? I zawsze znajdą winnych wkoło siebie. Tylko nie zauważają, że sami mają rozwalony ołtarz. Nie widzą, że ich ołtarz nie nadaje się do złożenia ofiary. Prorocy Baala zrobili wszystko, by ogień zstąpił. Ale drewno nie przynosi ożywienia. Ta modlitwa tych czcicieli Baala wygląda jak modlitwa do dżina w magicznej lampie. Oni sądzą, że jeśli będą pocierać lampę wystarczająco mocno, długo i często, to Bóg musi odpowiedzieć. Wykona ich wolę. Ale Bóg niczego nie musi. Lampa nie otworzyła się. I Eliasz miał dla nich odpowiedź. Stoicie w rozkroku między dwiema opiniami. Ani Bóg, ani Baal. Jesteście nikim. Ale Eliasz ma też słowo dla nas. Jak długo zatrzymujemy się między różnymi opiniami, nie konfrontując ich z Biblią, z Bożym Słowem? Możemy sobie myśleć, no przebudzenie nie przyjdzie, bo drewno jest zbyt mokre. Myśleliśmy, że ogień zapali się na naszych warunkach. No bo myśmy to zrobili, myśmy się modlili, myśmy długo lampę pocierali, myśmy często to robili. No to się w końcu chyba powinno zapalić. Biblia uczy, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Na Jego warunkach, a nie na naszych. Na tym polega różnica. Nie ma rzeczy niemożliwych, których Bóg nie może wykonać, ale nie na naszych warunkach, na Jego warunkach. A myśmy próbowali, albo czasami próbujemy, podłożyć sztuczny ogień i powiedzieć, halleluja, już jest przebudzenie. Ale to się nie przekłada na praktykę. To się przekłada na nasze gadulstwo. Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To współcześni chrześcijanie mówią? My chrzcimy. My uzdrawiamy. My rozdzielamy dary. To jakieś nieporozumienie. Bóg to czyni. Przebudzenie zaczyna się od oczekiwania. Wszyscy wiemy, że gdyby ten ogień nie stąpił wtedy, to szanse były 1 do 850, czyli bez szans. Eliasz by natychmiast zginął. Zabiliby go ci prorocy natychmiast. A Izrael może byłby do dziś pogańskim narodem. Powiadam, może, bo to nie my i tak o tym decydowaliśmy. Ani człowiek o tym nie decydował. Ale po ludzku tak patrząc. 1 do 850. Bez szans. A jednak tam, gdzie jest Bóg, gdzie Pan jest Bogiem, tam jest zwycięstwo. 135 tysięcy armii midiańskiej. Gedeon z 35 tysiącami. A Pan Bóg mówi, chłopie, daj sobie spokój. Wywal tych wszystkich. Pójdzie was 300.
i wygrali. Tak działa Bóg. 1 do 850. Bez szans, wydawałoby się. To, co robili pogańscy prorocy, było ich wysiłkiem, a nie działaniem Boga. Ale to, co zrobił Eliasz, było świadectwem. To jest dzień Pana. Czytajcie cały rozdział, a usłyszycie tam słowo. To jest dzień Pana. A jak to jest dzień Pana, to on mówi w swój sposób do nas. Zachęta tego słowa brzmi: bądźcie świętymi tak, jak ja jestem święty, jak uczy Boże Słowo. Nie bądźmy jak dziecko, które na 10 dni przed świętami pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa zaczyna porządkować wszystkie sprawy. Bo za 10 dni będą prezenty, mogę nie dostać. Więc przez 10 dni jest aniołek chodzący na paluszkach. Ale wie, że jest 26 grudzień. Już po prezentach. Prezent już jest. I 26 mogę sobie robić, co uważam. Wiecie, że tak się często umiemy zachowywać? Tak czasami postępujemy. A potem są następne święta. Znowu na parę dni przed, no bo będą jakieś może prezenty. My próbujemy być duchowi, bo chcemy coś od Boga otrzymać. Ale my, jako ludzie wierzący, mamy być duchowi cały czas i święci cały czas. Bóg nie jest zainteresowany frazesami, naszymi obietnicami i ustami pełnymi frazesów pobożnościowych. On jest zainteresowany naszą praktyką. Pytanie, jak osiągnąć ten cel? Jak zostać Eliaszem? I znowu sobie myślę, to jest wariactwo. Przecież ja nie będę taki jak Eliasz. A z drugiej strony czytam, ale Eliasz był taki sam jak my, modlił się i nie było deszczu. Achab czegoś nie zrozumiał. Eliasz mógł tak powiedzieć, nie jest to zapisane, mógł tak powiedzieć do Achaba. Słuchaj, modlicie się do swoich bogów, bo jest susza, nie ma deszczu. A ja się pomodlę do mojego Boga i waszym Bogom zabierze ten deszcz. 3,5 roku nie będziecie mieli deszczu. Powiedział, że nie będzie deszczu. Oczywiście ten wstęp to moja twórczość. W czym tkwił sekret Eliasza? Przecież nie ma jakiejś specjalnej formułki. Nie ma szczególnego słowa, szczególnej liczby. Czasami chrześcijanie się wdają w jakąś numerologię, a 7 to szczęśliwa, a 3 mniej, a 40. Nie ma takich szczęśliwych liczb. Nie ma szczęśliwych formułek, które możemy wypowiedzieć. Albo życie z Bogiem, albo bez Boga. Nie ma strefy środkowej. Chrześcijaństwo to nie czary. To jest rzeczywistość. To nie jest rzeczywistość Copperfielda. Dziś statua wolności zniknie, obraca się, ale Copperfield wyjechał i statua dalej jest w tym miejscu, gdzie była. Sekret Eliasza polegał na tym, że on ufał Bogu i nie przestawał, aż zobaczył tego skutki. Modlił się, modlił się, modlił się. Mimo, że czasami nie było widać rezultatów. Nie zniechęcaj się, dlatego że modliłeś się 500 razy już o jakąś sprawę. A może tylko raz. Dla niektórych są tak ważne sprawy, że raz się pomodlił, nie stało się. Nie jest to ważna sprawa. Może modlisz się już 500 razy i więcej o sprawy, które dotyczą ciebie osobiście. I nie ma odpowiedzi. Ale nie zniechęcaj się. Bo pod koniec tego 18 rozdziału znajduję piękną historię. Rzekł Eliasz do Achaba, 41 wiersz. Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Eliasz słyszał ulewny deszcz.
Powiedział do sługi, idź, zobacz. On poszedł, wrócił, mówi, nic nie ma. A to mi się na pewno wydawało. Dobra, kończymy, szkoda czasu. Eliasz kucnął, jest napisane, głowę między kolana i modlił się. A do swego sługi powiedział, a ty dryptaj tak 7 razy, w tej z powrotem. Idź tam i przyglądaj się i wracaj i mów mi. Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. A za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń, wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Widzicie, różnica polega między fałszywymi a prawdziwymi prorokami na tym, że prawdziwy już słyszy, zanim widzi. On już słyszy Boga idącego. Proroc Baala i Asztarty niczego nie słyszeli. I dopóki nie usłyszeliby, to byliby się pozabijali. Eliasz spokojnie oczekiwał. Pan jest między nami. Bóg jest ze mną. To jest Boży dzień. On odpowie. Nie odpowie dziś, to odpowie jutro. Wyjdź, zobacz. No nic nie ma. Wyjdź jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie próbuj tworzyć za Boga sztucznego ognia. Pozwól, niech Jego ogień zstąpi. Nie znam odpowiedzi, nie odpowiem wam, dlaczego tak się dzieje, że modlicie się latami o pewne rzeczy i nie ma odpowiedzi. Ale to odpowiem tak, jak w tej sprawie góry. Jezus powiedział, Bóg powiedział, ja temu wierzę. Czy to się stało, czy nie? Ja wierzę. Bo Bóg się nie bawi nami. Może się nigdy tu na ziemi nie dowiem, dlaczego. Ale kiedy czytam Biblię, ciągle spotykam w niej ludzi, którzy ufali Bogu i otrzymywali odpowiedź. Może nie natychmiast, może nie od razu, ale były sytuacje, gdzie też i natychmiast. Bóg jest suwerenny. On decyduje, jak zadziała. Nie krępujmy, powiem to obrazowo, rąk Panu Bogu. Musisz teraz i w tej chwili, bo ja tak chcę. Nie, nic takiego. Właśnie wtedy najczęściej nic się nie dzieje. Eliasz był na górze Karmel, by nie pokazywać siebie, kim on jest. On był na górze Karmel, by pokazać, jaki jest Bóg. By oni w końcu mogli mieć właściwą opinię. I zobaczcie, nie przekonało to wszystko, co ci prorocy Baala robili, ale przekonało to, co zrobił Bóg. I z tego głuchego milczenia nagle stała się wielka chwała. Ludzie padli przed Bogiem i powiedzieli, to jest Bóg, to jest nasz Pan. Gdy to się stało, oto cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. To musi powodować Boża obecność w naszym życiu. Mamy głębokie przeświadczenie, z kim mamy do czynienia. Kto jest naszym Panem, kto prowadzi nasze życie. Nigdy nie wątpijmy, że przebudzenie przyjdzie. Przyjdzie wtedy, gdy Bóg uzna, że nasze ołtarze są przygotowane, że nasza ofiara została w sposób właściwy przygotowana. I tu nie chodzi tylko o ofiarę tę starotestamentową. To, czym jest nasze życie. To wszystko, czego potrzebujemy w dzisiejszych czasach, to potrzebujemy staromodnego działania Ducha Świętego. Nie jakiegoś wymyślonego, bo jak tak i tak postąpię, jak tak zrobię, jak lampę potrę mocniej i częściej, to Duch Święty zacznie działać. Ja nie potrzebuję takiej nowoczesności, by udowodnić, że Duch Święty działa. Ja potrzebuję staromodnego działania Ducha Świętego.
Nie patrz na wielkość manifestacji Ducha Świętego. Bo chrześcijaństwo to nie jest rozrywka. To nie są czary. To nie jest zabawa. To jest odpowiedzialność między Bogiem a Baalem. Nie ma pośredniej odpowiedzi. Czego ta lekcja nas uczy? Że nie ma żadnej strefy środkowej. Miej pogłębione rowy swojej biblijnej wiedzy. Znaj Boże Słowo. Nie tak pobieżnie tylko. Naprawdę róbmy wszystko, by znać Boże Słowo. Tak, jak ono przemawiać może tylko do nas. Miej właściwą postawę wobec modlitwy. Módl się ciągle. Miej postawę modlitewną. Jak powiedziałem, nie martw się, że 500 razy już się modliłeś o coś. Pomódl się 501 raz, a może wtedy Bóg odpowie. Bądźmy świętymi zawsze. Eliasz nie musiał wygibasów żadnych robić tam na górze Karmel. On stanął przed Bogiem i powiedział: Boże, Tobie zaufałem, na Ciebie oczekuję. Kropka. Nasz Bóg też to słowo uczy. Jest naszym Panem, a nie marionetką oddaną w naszą dyspozycję. On jest Bogiem, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Wierzę, że gdy ten tekst jeszcze sobie tak przeanalizujemy w domu, on będzie do nas przemawiał. Bo Bóg kocha się w posłuszeństwie wobec Jego słowa. Kocha się w posłuszeństwie świętości Jego słowu i świętości życia ludzi, którzy poświęcili swoje życie Bogu Wszechmogącemu. A wierzę, że przyjdą odpowiedzi, przyjdą rzeczy, które będą nas może zaskakiwać. Ale gdy będziemy czekać na Boga, a nie na to, co zrobi człowiek. Szukajmy Ducha Świętego, jak powiedział Jan. Ja was chrzczę, ja wykonuję jakąś czynność wobec was. Ale idzie ten, który wypełni mocą Ducha Świętego wasze życie. Wierzę, że wypełnił większości z nas. Ale jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, proś Boga, On ci odpowie. Nikt nie musi nad tobą żadnych wyczyniać rzeczy. Nikt nie musi jakichś egzorcyzmów nad tobą odprawiać. Proś Boga, a On przyjdzie i będzie twoją odpowiedzią. Niech to słowo będzie dla nas inspiracją, że mamy Boga, któremu nie musimy za bardzo pomagać. Nie bój się wylać wodę nawet na ofiarę. Bóg i tak umie to zapalić. Ty byś się zamęczył. Nie zapalisz tego, ale Bóg ma moc, by zapalić, bo On jest Bogiem Wszechmogącym. On uhonoruje naszą świętość życia przed Jego obliczem. Powstańmy i dajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu. Amen.